Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że już żeśmy się wszyscy obudzili albo się budzimy i spędzimy razem ten poranek razem z Telewizją Republika. Nasze spotkanie poranne oczywiście zaczynamy od przeglądu prasy. Dzisiejsza prasa zajmuje się głównie tematami związanymi z Rosją, z Ukrainą, oczywiście sprawy międzynarodowe, ale też te nadchodzące wybory się tutaj pojawiają w tej prasie. Gazeta Polska codziennie. Kreml stał za atakiem na system Pegasus. Strona trzecia. Szanowni Państwo, ujawnione zostały szokujące informacje w sprawie nagonki na oprogramowanie Pegasus używane przez polskie służby. Okazuje się, że za atakiem miały stać rosyjskie służby. To są informacje szokujące, ale nie zaskakujące, ocenia europoseł PiS Dominik Tarczyński w rozmowie z Codzienną, kiedy my wielokrotnie ostrzegaliśmy przed Rosją, tak w przypadku Pegasusa, jak i w przypadku bezpieczeństwa granicy, to byliśmy nazywani rusofobami. Okazało się, że mieliśmy i mamy rację. Dodał, szczegóły znajdą Państwo na stronie trzeciej. Ale cóż jeszcze? Opozycja atakuje mur na granicy polsko-białoruskiej. W Parlamencie Europejskim z inicjatywy europosłanki Róży Thun odsłonięto wystawę, która przekonuje, że zapora na granicy polsko-białoruskiej ma katastrofalny wpływ na naturę, między innymi Puszczy Białowieskiej. To kolejny w ostatnich tygodniach atak polityków opozycji totalnej na mur oddzielający nas od wschodnich sąsiadów. Eksperci wojenni jasno wskazują, że to, czego doświadczamy na granicy polsko-białoruskiej, to jest wojna hybrydowa Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki przeciwko Polsce, mówi codziennej europosłanka Beata Kempa. Tutaj znajdą Państwo szczegóły na stronie czwartej. A ja też Państwu przypomnę, że wczoraj odbyła się konferencja prasowa wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. I w związku z tą konferencją oznajmili oni, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest cały czas monitorowana, ale też będą tam wzmacniane zabezpieczenia. Będziemy Państwu przypominać tę konferencję jeszcze na pewno dzisiaj. Platforma zabija chomiki, Zieloni wściekli po rejteradzie i Kopacz Arłukowicza. Rozporządzenie o odtwarzaniu przyrody nie uzyskało pozytywnej opinii Komisji do Spraw Środowiska Parlamentu Europejskiego. Szale mogli przeważyć europosłowie PO, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz, ale nie przyszli na głosowanie. Postawą polityków rozczarowani są polscy aktywiści, piszą o zdradzie, a także oskarżają m.in. o mordowanie chomików. Strona czwarta, drodzy Państwo, znajdziecie tam szczegóły. Poza bardzo ciekawym tekstem właśnie Adriana Siwka na temat Pegasusa, to znajdą Państwo jeszcze ciekawe rzeczy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, o którego każdy pyta. No i rzeczywiście jest to też element naszych zainteresowań, kiedy on powstanie, drodzy Państwo. W Gazecie Polskiej Codziennie zbrodniarze Prigozina zagrożeniem dla NATO, czyli o bezpieczeństwie, Konrad Wysocki jeszcze dzisiaj pisze. Rzeczpospolita. Apteki wciąż znikają. Ponad 2000 placówek ubyło w ostatnich 5 latach. Urosła za to wartość rynku. Katarzyna Kucharczyk zajmuje się dzisiaj tym tematem aptecznym. Branża obawia się zasygnalizowanego przez rząd dalszego dokręcania śruby. Nie ma w Europie bardziej przeregulowanego rynku aptecznego. Mamy w Polsce ograniczenia własnościowe, geograficzne, demograficzne, ilościowe, a na dodatek zakaz reklamy aptek. Czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Sondaż oczywiście. Czy pani zdaniem powinno odbyć się w tym roku referendum w sprawie relokacji migrantów w związku z pakietem azylowym Unii Europejskiej? I uwaga, 50,3% jest na tak, drodzy Państwo. Natomiast 47,0% odpowiada zdecydowanie
Odpowiada nie, po prostu. Zwrot z ZUS z karą od fiskusa, korekta zeznania i dopłata podatku wraz z odsetkami. To czeka część przedsiębiorców, którym zostanie zwrócona nadpłata składki zdrowotnej za zeszły rok. Dzisiaj czytamy w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna, a tutaj o spotkaniu, które zaskoczyło i nie zaskoczyło, dlatego że przez ponad rok już zdążyliśmy się przyzwyczaić, że Andrzej Duda i Władimir Zełenski mają dobre relacje. Prezydenci Polski i Litwy, Andrzej Duda i Gitanas Nauseda, byli wczoraj z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Przyjechałem z jednym przekazem. Miejsce Ukrainy jest w NATO, mówił Nauseda. Oprócz tematu zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie, politycy poruszyli w rozmowie z prezydentem Władimirem Zełenskim kwestie trwającej kontrofensywy. Pierwotny pomysł był znacznie bardziej ambitny. Duda i Nauseda mieli się udać do Kijowa między innymi z premierami Wielkiej Brytanii i Rishim Sunakiem i Włoch Giorgio Meloni oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, gromadząc w ten sposób zwolenników podjęcia na szczycie NATO 11-12 lipca ambitnych decyzji wobec Ukrainy i jej przyszłego członkostwa w sojuszu. Czytamy dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Ale cóż jeszcze? Na zmianę trzeba mieć plan, mówi Piotr Woźny, prezes ZEPAK. I jeszcze może o kampanijne plantowanie CPK. No właśnie, bo to jest takie nawiązanie. Rząd chce pod koniec lata, tuż przed wyborami, wbić pierwsze łopaty na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Marcin Horała, wiceminister funduszy, podtrzymuje, że lotnisko będzie skończone w 2027 roku, ale po 6 latach od rozpoczęcia inwestycji to nierealne. W ramach dobrowolnych nabyć z 2155 hektarów obszaru potrzebnego na realizację pierwszego etapu lotniska dotąd udało się kupić około 500 hektarów. Na razie będzie można zlecić na przykład planowanie terenu. Czytamy dziś. A Gazeta Wyborcza zajmuje się dzisiaj słony smak klęski ekologicznej. Zatrucie, czyli zatrucie Odry. Pomysł rządu na zapobieganie kolejnej katastrofie na Odrze nie likwidują kluczowego zagrożenia, alarmują eksperci. Dzisiaj czytamy. Jeszcze rok temu, gdy okazało się, że powodem masowego śnięcia ryb w Odrze jest złota alga, to, że lubi ona słoną wodę, eksperci przyjęli za pewnik. Przez rok od katastrofy z zasoleniem Odry w zasadzie nie wydarzyło się nic. Za to rząd, który deklaruje zwalczanie algi, przestał skupiać uwagę na soli. Częściej zaczął mówić za to o ściekach komunalnych. Dzisiaj czytamy w Gazecie Wyborczej, ale czytamy jeszcze, drodzy Państwo, o... Ten tytuł. Politycy grają śmiercią. W Grecji Wyborcza usłyszała: wykorzystywanie śmierci Anastazji Rubińskiej przeciwko migrantom to nic innego jak nazizm. Czytamy dzisiaj, szanowni państwo, w reportażu Joanny Urbańskiej, ale jeszcze... Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć tunel z Wolina na Uznam. Dzięki niemu Świnoujście zyska pierwsze stałe połączenie drogowe z resztą Polski. To jest temat dnia, jak czytam w Gazecie Wyborczej. Drodzy Państwo, to tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. Patrzę na zegar. 7:42 jest na zegarach. Już o godzinie 7:50 Państwa i moim gościem będzie Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Już za chwilę się pojawi, więc mam nadzieję, że i my się wszyscy tutaj razem spotkamy. Do zobaczenia za kilka minut.